Siema, to jest 436 odcinek, lecimy z budowaniem. Ja jestem teraz w dobrej energii, czuję się, że mogę robić odcinki, nagrywać. Będzie tylko z montażem mieć troszeczkę zabawy, ale... Czegoś nie robi dla widzów. Jakby ten kanał w ogóle nie zarabia, więc... To robię bardziej... No, nie pod hajs to robię, więc... Ja to robię to pod widzów, typowo. Może tam daily mam dla was, tylko daily no jakoś musiałem spożytkować, żeby je nagrywać, no to... To jest niestety, ale takie, że to jest jakby takim zapasem minimalnym, że the daily się nie umrze, ale no. Że po prostu... Mogę powiedzieć, że... Żeby mać odcinki codziennie, ja tu musiałem nagrać jakiegoś tam... Ja to akurat mam wakacje już. Że to wakacje nagrywam, więc wakacje mogę przycisnąć odcinków dużo. Dużo mam wiatrak włączony z tyłu, może go nie będzie słychać, ale... Sorry, na te żarówki, które mam. Żarówki, no, to ja sobie robiłem z... Jakby to robiłem DIY, a nie jakby... Że samemu robiłem to, a nie powiedzmy, że kupowałem to. No, kupowałem, ale nie takie gotowe oświetlenia. Bo tutaj jest stosowane tak, oprawki na E27, żarówki. Kupiłem sobie włączniki, kable, tyczki i sam to sobie zrobiłem. Tylko, że one nie mają statywu, to nie są jakby... Ten na pewno wpadł, wiedziałem. Ten poszedł na pewno do Netheru już. Ale szczerze mi się podobał ten odcinek, gdzie poszliśmy do Netheru i zebraliśmy komputera. To takie było przyjemne. Kurna, ile fajerwerk zrobiliśmy. I to poziom pierwszego, bo trzeci to... Byłem się ryzykował, żeby mogły mnie zabić. Tak jak Creeper... lubiał wybuchy i musiał mnie przypadkowo zabić. Bo się lubiłem przecież Creeper. Ten ucieknie. Ale działa ta farma. Najważniejsze. My tu robili. Tutaj my nie musieliśmy chyba jeszcze robić, tak? My tu nie. Tu będziemy robić to. Na dach. No tutaj nie miałem na dach, ale no. I się następny creeper zaspił. Okej. No problem. Jak padną, to ja je zbiorę tak czy owak. W Netherze po prostu będą. Nie, te wpadają. I ładnie wpadają. Oj tak. One fajnie wpadają. I tam gaba od razu się zbiera. To będzie mocno wydajne. Jak my już... Powiedziawszy... No one wpadają tutaj. Jak latam, to one mogą wpadać. One będą wpadały intensywnie, jeżeli pójdziemy na chyba tam 250 kratkę. To jest tutaj teraz jest wyżej, bo to jest na 1.17.1, czyli mamy wyższy poziom maksymalny na 300 ileś tam, nie pamiętam do końca, więc nie powiem. Tu muszę szczerze uważać. Przy tej akurat. Bo tu może się creeper zrespić blisko i wybuchnąć. A potem spaść i zatrzymać się i taki boom zrobić. Muszę patrzeć, ale jak jeszcze polecimy elytrą. Typowo. Polecimy elytrą. I tamten to tutaj się zrespią, bo będę uważał, że mogą się zrespić, to tyle. Tam chyba się przypadkowo dwa creepery zrespiły, bo... Przecież niby dobra, mają tutaj dwie kratki. Ale one głównie będą spadać, no to... I don't think so. Może się po prostu tak zdarzyło. A tutaj mam w sumie. Chciałem tu sobie... A dobra. Mniejsza z tym. Tutaj dywan nie postawiłem. Dywan wziąłem. A dywany mi się już skończyły. Dywany jest nie jakiś. Na jedno. Nie. Na tą chyba już mi budowlę starczy. Tyle ile mam dywanów. Tak. Licząc to chyba starczy, po prostu na następną budowlę.
Czyli trzecią tom nie wystarczy już, bo będzie duże już zapotrzebowanie na to, a to co trzeba popić pająki wtedy. Bić pająki, bo pająki nam tak naprawdę dają jakby duży potencjał. No duży potencjał dają pająki nam. Przecież dzięki im mamy dużo dywanów zawsze, bo no sieci pajęczej, którą mamy, czyli te... A ja nie pamiętam teraz nazwy. O no. A, nawet bloków mamy. Mało już. No tu zbierzemy sobie kulturalnie, a co? I tak wylecimy po więcej bloków. Lecimy. Leciałem akurat. Ale no. Tutaj gdzieś był. No. Oj, użyłem za misklikowo. Nie tu. Trafik, what the hell. Dobra. Stawiamy tu. Później trapdory. Jak tu wszędzie postawiliśmy, to teraz tak. Tu. Nie tu, tutaj nigdy się nie stawiało. Tu. I środkowe. Tu. Tutaj, no, tutaj tu szczerze na oko nawet wiadomo gdzie. Środek. Tutaj środek. Gdzie kot będzie. I my to jeszcze musimy. Oczywiście po tej stronie jeszcze trzeba będzie. Trapdory w sumie. Myślę, że tak będziemy dobrze robić. Co robimy? Bo mamy dużo bloków na razie. To chwila, moment i mam zrobione. Creeper chyba się może zrespić, ale no. To też będzie zabudowane, więc tutaj też będą się zaczną respić. Ale kurna, dwa poziomy już takie. O 5. To my będziemy mieć... Ła. Ja zabudowałem pierwsze, bo to... Tu nie dużo i zachodzi prawie na drugi. Czyli tutaj jakby mogę mieć tutaj... A tu mogę mieć pod. No. Dlatego tak odbijam się, jak miałbym make-up. A nie mam. Od kiedy ja bym miał make-up. Nie wiem co, jak gadam, co mi głupoty. Chyba tak. Dobra. My to zaraz kończymy. To tu. I tak naprawdę jest nam kod potrzebny. To jest tyle, potrzebny nam tylko kod. I mamy skończony kolejny poziom. Dwa poziomy na prawie niecałych dwóch odcinkach. Trzeci na pewno zbudujemy już i weźmiemy kota tylko. Powiedzmy ty kocie. Akurat. Kurna, akurat kocie. Perfekto. Trapdora jednak. To co, go spanko, którą mamy 9 minut dopiero, mało. No to ile mamy jeszcze? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotów. 8 mamy 1, 2, 3 poziomy. 2 koty, to mamy 6. Czyli nam 4 brakuje, tak? Poczekaj. Ja tam poszło 5, tutaj jeden, drugi, tutaj trzeci już. To jeszcze dwa, powiedzmy te dwa, no to 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 kotów, bo my jeszcze mamy budować dwa poziomy. Tym stylem. Bardziej, że budujemy jeszcze te dwie takie farmy. 4, czyli czy... 4 kotów potrzebujemy, a my
Mamy 6. No to musimy poświęcić 10 minut na koty chociaż. Czyli pewnie znając życie będziemy łowić ryby i czekać. Tyk, tyk, tyk. Nie ma. Czyli równiutko zbudowany. Nie ma, tu, nie ma. Myślę, że podbudujemy to trochę tutaj. W sumie tak od dołu będziemy budować. Akurat, bo musimy tutaj traptory jeszcze postawiać. Typowo postawiać traptory. I tak będziemy musieli tu wlecieć. Tu lecimy, I guess. O. No i tutaj mam jeszcze dwa staki. Raptor może nie wystarczyć. Stak. Zobaczymy. Musimy teraz to obkrążyć. Nie, to nie starczy, musimy dorobić sobie. Tak, to będziemy musieli dorobić, bo tutaj no to nie starczy, no to na obkrążenie, I guess, tak, ale do zabudowania całego, I don't think so. Tak szczerze, no. No, poniżej połowy już. No, niby trochę mamy zabudowane, dobra. Tu się mogę zgodzić, że mamy trochę, ale całość na to tutaj trzeba więcej. Od boku się da. No to oj. Tu półpytki, półpytki względem tego niedługo będą szły. Ale że jeszcze nie, no to go to. Akurat, perfekcyjnie. A co? Tutaj budowaliśmy. To coraz więcej będzie tego. I mamy kolejny poziom na tym odcinku zbudowany. Jeżeli się sprężymy mocno, zrobimy następny poziom, to będzie zarąbiście, bo już zrobimy już wszystko. 7 minut mamy niby. A to skończyliśmy. Czy otworzyłem jednego trapdora? Oczywiście, że tak. Musimy jeszcze raz. O, tu się zrespiły dwa. No i poszły. Aha, muszę przerwać na chwilę. Niestety, znowu. I no i dobra, jesteśmy po... No bo zostałem... Kilka minut. Kilka minut. Sekundy tak naprawdę u mnie. Godzina. Tylko nie minęła. Tutaj tego też nie rozbudowano. A ja już zacząłem dywany. Więc nie no. Teraz to będzie w sumie. Czyli raz, dwa, trzy tutaj. To szczerze, na tym to tego nie dokończymy. I guess to ja wiem. Mam nadzieję, że dużo zrobimy. No się cieszę z tego, że dużo zrobiliśmy. Tylko czekajcie. Jest akurat czy za ciemno? I mnie o to teraz pytanie. Wait. Bo mam odpalone akurat kamerkę zrobioną z siebie jeszcze, a jak na minus 5 dam? Za, oj, za jasno, tu za jasno. Naświetlenie mógłbym dać. Nie wiem, tak.
Czy ja mogę na 10 dać? Mogę. Dobra. Oślenie 10. Wzmocnienie bardziej, a nie naświetlenie. Dobra. No jest okej. Okay. Może być. Ale to trzeba zawsze. W nocy to jest ciężej. Gdzie to jest? Jest 21. Zaraz będzie. A ja... Dalej jestem... mógłbym powiedzieć... do tyłu trochę z budowaniem. No to dokończę pewnie w następnym odcinku już. Ten i jeszcze jeden poziom zrobimy. I zabudowywanie tylko. To już jest bardziej graniczące, że to się zrobi w chwilę. Tylko nam zostanie jedyna funkcja, że musimy to zbudować. Jedna funkcja. Jeszcze wiatrak widać, szczerze widać wiatrak, bo tak wieje we mnie. I dosłownie, chociaż jest to przyjemne, że mi wieje, chociaż tak minimalnie, że mam, powiedz, z boku mam chociaż taki chłód powoli, bo mam na jedynce ustawione, żeby mikrofon nie zbierał. Pojemnościówka inaczej by zbierała, a ja domyślam się, że pojemnościówka by inaczej zbierała. Czyli, śmiałbym się jedną rzecz. Bo jeszcze mogę jedną żarówkę włączyć. Jak to mocno zmieni? Bo jestem na dwóch. Mogę być na trzech zawsze. Tutaj tę zimną biel, bo mam na zimną biel ustawioną. I on. Cześć. Mam na on. Na off. Niedużo. Niedużo, coś mi się nawet nie opłaca. Nawet mi się nie opłaca na minus... To co mam tutaj jest dobre rozwiązanie. Mógłbym w sumie tylko dać. Będzie mi na mnie naświetlało. Jedna. Drugą będzie mi ciężko ustawić, chyba że mi się... Bo mogę drugą za monitor stawić. I tak będzie oświetlenie monitorów. Wiesz, monitor będzie inny, tak czy owak. Ta strona jest bardziej ta. Czyli... Mogę tak? No mogę. No to jest okej. Jak tak mogę, no to... Czemu by nie? Mam trapdoorów. Nawet nieźle, jak tak ustawiłem. Z rana to jest spoko, to mi mocno naświetla. Chyba, że jest generalnie dobrze i nie muszę... Musiałbym sobie... Czwarta minuta, no to jeszcze jest tak z 3 minuty niecałe. I mamy koniec odcinka tego. Jeszcze mamy 2 do nagrania. 2. Jakie 2? 4. Jeszcze później muszę montować się. Chęcią czy niechęcią? Montować muszę. A jeszcze czekam kurna na procesor, kiedy się to spełni. Bo też chcę zmienić procesor, to też jest... Generalna porażka z tym moim. To już jest... O. A pewnie ten procesor będzie z tą płytą, którą sobie kupię do drugiego komputera. Bo będę próbował na dwa nagrywać, bo... Jest to jakby... I guess... Ułatwienie. Taką stroną ułatwienie, że... Mogę tutaj mieć Minecrafta dopiero co odpalać, a to nagrywanie mogę mieć już w trakcie, a... Tak to jeszcze przetem, ja tylko to jest 4K, no to zacznijmy od tego, że no to od komputera jako taką wymagam jakąś taką siłę, to graficzne, no to będzie procesor używany jako do gotowania tego wszystkiego i tak dalej. Na zimnie to mocno ramię boli po tej szczepionce. I guess tak, boli mnie. Przejdzie, ale jakoś mi się nie śpieszy do poniedziałku. Dla was to jest tam... Miałem wakacje, ale myślę, to jest to daleka, że pojechać sobie dwóch. Jakoś mi się kurno nie chce z rzeczywistości jechać, żeby zrobić dwa badania. No jakoś tego nigdy nie lubiałem. Wakacje, no. Kto by lubiał, zacznijmy od tego. Może tak. Mam wagonik jeszcze jeden. Mam, uff. Mam usiąść teraz.
to się tepnie teraz. No to jest pytanie. To on serio usiadł? Masz mi się tu tepnąć. Ta zniknął. I generalnie gdzie? Ale mi tu zejść. Kocie. No, co robię? Żeby go ściągnąć. Chyba bloki widzisz. Wow. A Miko mi wstał. Dobre. A nie jest źle chyba z oświetleniem. Musiałbym zobaczyć. A, 7 minuta. Wsiąść jeszcze, dobra. My się widzimy w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.